zbliżać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii. Więc towarzysze, jestem tutaj z towarzyszem Jakubem. No i chciałbym tutaj porozmawiać o iluś różnych sprawach, ale zacząć od partii Postęp, do której Jakub należy. No i tutaj w kontekście właśnie taktyki partii Postęp, którą ja uważam, że partia Postęp jest to jakaś tam forma właśnie organizacji komunistycznej, która jednak właśnie no, unika mówienia wprost właśnie o komunizmie, wyciągania tych takich rzeczy, no, które kłułyby w oczy. Ja mam dobrą wiadomość dla wszystkich tutaj członków właśnie partii Postęp, gdyż w najbliższych czasach no, pojawi się pewne wydarzenie, gdzie będzie można mówić wprost, właśnie lansować program komunistyczny, mówić o komunizmie, a równocześnie robić to w sposób całkowicie grzeczny, całkowicie legalny. Mianowicie jest to KWTM 2020, lepiej znane pod nazwą Komitet Wyborczy Towarzysz Michał 2020, gdzie właśnie pod tutaj hasłem prezentowania programu wyborczego, programu, który byłby stricte komunistyczny, właściwie wszystkie hasła, które można było tam wpisać, są to hasła, z którymi każdy komunista powinien się zgodzić, a równocześnie no, jest to rzecz legalna, jest to próba wykorzystania no, całego tego pseudodemokratycznego systemu. Właśnie zobaczenie, czy w ogóle jest możliwość wystawienia takiego kandydata, właśnie próba właśnie, żeby komuniści pierwszy raz od 30 lat w wolnej Polsce poszli do wyborów pod własnym sztandarem. Więc ja mam tutaj właśnie taką pytanie, propozycję, apel do działaczy partii Postęp o to, by zaangażowali się właśnie w działalność Komitetu Wyborczego Towarzysz Michał 2020, najlepiej, żeby to sami oni organizowali, stali się jakimś takim trzonem, kręgosłupem, no, motorem sprawczym tego komitetu, no i w ten sposób rozpowszechniajmy program komunistyczny. Co o tym sądzisz? No, oczywiście, no, na wstępie zaznaczę, że no, ciężko, żebym wypowiadał się za wszystkich członków, no nie jestem tutaj żadnym pierwszym sekretarzem, nic z tych rzeczy. Raczej szeregowy członek organizacji. Tym niemniej no, jestem przekonany, że możemy poprzeć Twoją kandydaturę, a nawet należy tak postąpić, bo no, jest to jakaś szansa dla marksizmu, prawda, no, wyjść z tego marginesu politycznego gdzieś tam, gdzie no, niestety od 30 lat ruch komunistyczny cały się znajduje, tak? Tak, ale bo ja jakby chciałbym dodać, że wydaje mi się, że ja jestem taką idealną personifikacją no, myśli politycznej postępu, no bo właśnie to jest, wystawiam swoją kandydaturę, bo ja nie znam tutaj szczegółów, ale wydaje mi się, że cały ten rozłam na postępową młodzież Polski i komunistyczną młodzież Polski, między innymi to była kwestia taktyki, żeby właśnie no, używać pewnego słownictwa, które nie razi, czy coś tam. Więc ja wydaje mi się, że jeśli wyszlibyśmy na ulicę z hasłem sądy pracy 24-godzinne, czas pracy tygodniowy do 20 godzin, godzina pracy robotnika 100 zł za godzinę, ograniczenie właśnie wieku emerytalnego do 50. No jeśli policjant może pracować 25 no tak. lat, to policjant pracuje 25 lat, to dlaczego robotnik ma pracować 40? No, to niech policjant pracuje 50, a robotnik 15. No. Tak, no można. Więc to tyle. No, tyle tytułem wstępu, a teraz no co dalej? No tak jak no powiedziałeś, no, z tą idealną personą to bym nie przesadzał może. Nie, personifikacją. Personifikacją, dobrze. Może z tym idealizowaniem bym nie przesadzał, tym niemniej no raczej lepszej kandydatury nie znajdziemy. No,
cały twój program, tak, no jest jak najbardziej sensowny, gdzieś tam ma połączenie z tym, no, co już od dawna ruch komunistyczny ogólnie popiera. Może nie było tych konkretów do tej pory, tym niemniej no, są to kwestie, które no, w zasadzie od samego początku gdzieś są poruszane. To znaczy, wiesz, no ja się z tym i zgodzę, i nie zgodzę. No, jeśli ja bym spojrzał na działalność, załóżmy, polskich marksistów w czasach, kiedy ja żyłem, no to... Czyli ja już nie żyjesz? Słucham? No nie, no w czasach, załóżmy, od 20 lat, kiedy jakoś tam aktywnie działałem politycznie. Więc ja pierwszy raz, kiedy zaangażowałem się politycznie, to była to Solidarność Socjalistyczna i to było w czasie, kiedy były wybory... To były wybory parlamentarne w roku 1997. Co prawda ja się w tej Solidarności Socjalistycznej zaangażowałem troszkę wcześniej, ale później były te wybory parlamentarne w roku 1997 i wtedy właśnie Solidarność Socjalistyczna poparła w tych wyborach Unię Pracy. I tak jak właśnie ja mogę nawet tutaj złożyć samokrytykę, że jako 15-letni gówniarz biegałem właśnie po mieście i kleiłem plakaty "Głosujmy na Unię Pracy, ale nie ufajmy politykom". Takie było hasło właśnie. Ale no to właśnie takie wleczenie się za socjaldemokratami, żeby w każdych kolejnych wyborach popierać jakiegoś socjaldemokratę. I to się później powtarzało, że właśnie czy głosować na SLD, czy głosować na Unię Pracy, czy głosować na Ikonowicza, czy głosować na Ziętka. Za każdym razem gdzieś tam pojawia się kwestia, tak, że... jest prawda, no, że jednak środowiska komunistyczne w Polsce raczej się wlekły gdzieś w ogonie socjaldemokracji. No jest to problem nie od dzisiaj. Wynika to przede wszystkim, przynajmniej w mojej ocenie, z braku jakiejś silnej organizacji, która mogłaby tutaj zjednoczyć tych komunistów. No, wiemy, że do tej pory to raczej to wygląda tak, że jest tam jakaś grupa i coś tam robią, szybko przestają albo się pokłócą i tak dalej. No nie ma tej silnej organizacji i wydaje mi się, że to jest przede wszystkim problem lewicy polskiej, tak? No nie ma organizacji, wychodzi przez to właśnie lenistwo, brak chęci, no a jak ludzie nie widzą też efektów swoich działań, no to później szybko odpuszczają, tak? I gdzieś tam stwierdzają, a to lepiej na socjaldemokratów głosować. Ale, i tak ja dalej. Ja bym chciał ci wejść w słowo i powiedzieć jedną rzecz, którą tutaj, która jest dla mnie bardzo, bardzo istotna. To znaczy ta pracownicza demokracja, z którą oczywiście nic mnie nie łączy i o której wypowiadam się raczej zawsze negatywnie, to jednak warto podkreślić, że ta pracownicza demokracja, która wlekła się w ogonie socjaldemokratów, to ci socjaldemokraci, w których ogonie się wlekła, to jest jakiś margines. Ta Federacja Młodych Unii Pracy czy coś tam, to nie była żadna realnie istniejąca organizacja. To był kadłub, to tam Zandberg i kilku ludzi wokół niego i to tyle. I kiedy były te, załóżmy, demonstracje antywojenne przeciwko wojnie w Iraku, no to doszło do takiego paradoksu, że taka mała sekta Pracownicza Demokracja i kilka innych organizacji właśnie lewicowych, takich radykalnych, były w stanie zorganizować całkiem silny ruch antywojenny, ruch masowy, zorganizować demonstrację na kilkanaście tysięcy ludzi w Warszawie. Jest to naprawdę dużo, jest to coś, czego socjaldemokraci z Unii Pracy, no nigdy im by się coś takiego nie udało zrobić. I to jest paradoks, bo zazwyczaj to powinno być tak, że słabi popierają silnych. A w tym wypadku, no to mamy pewne środowisko, gdzie ludzie, którzy co prawda są słabi, ale mający potencjał do tego, żeby być silny, no bo jeśli jest partia, która ma słuszny program i potrafi ten słuszny program zrealizować w życie i budować wokół tego ruch masowy, tak jak to było w przypadku wojny w Iraku, no to widać tutaj gigantyczny potencjał, że taka mała pracownicza demokracja, która tam pewnie miała 20 członków, no była w stanie zorganizować, znaczy to nie był oczywiście jedyny czynnik tej organizujący tą demonstrację, no ale tam jednak Ilkowski, Żebrowski i tym tutaj zawiadywali.
i rzeczywiście odnieśli sukces, więc to tym bardziej jest głupie. Tym bardziej to jest głupie, że jest z jednej strony organizacja mogąca zrobić dużą demonstrację w centrum Warszawy, a z drugiej strony no jak ognia, czy właśnie boją się jakiejkolwiek otwartej działalności politycznej. Oni zawsze mają zasadę, nie wystawiamy własnych kandydatów, nie idziemy do wyborów, szukamy kogoś właśnie na rynku tych oficjalnych polityków i my ich musimy poprzeć. I później to dochodzi do takiego absurdu, że są właśnie tacy ludzie jak Zandberg, którzy nigdy nic w życiu nie osiągnęli, ale właśnie przez to, że ktoś ich tam wypychał do tych mediów, mówią, i oni w pewnym momencie sobie przykleili taką etykietkę poważny polityk. No ja jestem poważny polityk, bo działam już w poważnej młodzieżówce. Co z tego, że ta młodzieżówka liczy 10 osób? No ale poważna młodzieżówka, no. Więc ja bym chciał to zmienić. I podobne tutaj problemy obserwujemy, załóżmy, dzisiaj we Francji. Więc dzisiaj we Francji jest sobie ta pseudo-lewicowa, pseudo-komunistyczna partia Francji, tak zwany PCF, Parti Communiste Français. I ta Parti Communiste Français, mimo że jest to chyba najliczniejsza partia we Francji, jeśli chodzi o liczebność członków, w każdym razie mająca spokojnie 100 tysięcy członków we Francji. Jest to partia, która organizuje, która ma do dyspozycji swój tygodnik L'Humanité, która co roku organizuje właśnie swój własny festyn. I nie festyn trockistowski Litouvrier, na który przychodzi 4-5 tysięcy ludzi, tylko swój własny festyn, gdzie przychodzi 100 tysięcy ludzi. Ten festyn w tym roku odbędzie się 14, 15, 16 września pod Paryżem. Więc jest to naprawdę duża siła, a równocześnie oni sami boją się wystawić własnego kandydata i dlatego zawsze w tym roku, i znaczy rok temu i w poprzednich wyborach poparli Mélenchona. I w poprzednich wyborach całą kampanię wyborczą właściwie Mélenchonowi robił PCF. Wtedy ten Mélenchon dostał 12%, w ostatnich wyborach dostał 20% wyboru. Więc, no i to, że on tyle mógł dostać, to wszystko dzięki temu, przecież Mélenchon nie ma nic, nie ma ani realnej działającej organizacji, jedynie co ma to nazwisko, a całą kampanię w terenie, wszystko to robili właśnie ludzie z PCF-u i kiedy przychodzi to do czego, oni nic z tego nie mają, no bo to wszystko jakby, wszystko ten, cały ten sukces, trzecie miejsce, 20% głosów. No to właśnie zgarnął Mélenchon. Krótka przerwa. Dobra, wracamy po przerwie. Pora by coś towarzysz Jakub powiedział. Tak, no na początek odniosę się do tego, co powiedziałeś. No problem jest tutaj taki, że no, w państwie burżuazyjnym władza jest zarezerwowana tylko dla burżuazji, dlatego też no niestety bardzo często ludzie nagle znikąd się w polityce nie pojawiają. No. Raczej obserwujemy stale tych samych ludzi. Czasami ktoś nowy się pojawia, ale jak widzimy tutaj na przykładzie polskiej polityki, no są to raczej takie jednokadencyjne rzuty, nic więcej. Warto tutaj też no, podkreślić, że ciężko wskazać, dlaczego lewica nie wystawia swoich kandydatów tutaj. Mówimy tu oczywiście o skrajnej lewicy, a nie socjaldemokracji. No i niestety, ale raczej nie zanosi się, żeby prócz ciebie był jakiś kandydat właśnie skrajnie lewicowy, tak? Nie, ja tutaj, bo ja przepraszam towarzysza, a przede wszystkim przepraszam towarzysza Jakuba, że zamiast rozmawiać o innych kwestiach, ja wałkuję temat kampanii wyborczej, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważny temat, właśnie, który jeśli my go przedyskutujemy tutaj, to później właśnie inni, będzie można te same argumenty, inni jakby zrozumieją. Więc ja bym chciał powiedzieć, że kiedy my oglądamy jakiś reportaż dotyczący człowieka, który brał udział w wyborach, który wygrał w tych wyborach, jakiegoś prezydenta, jakiegoś ktoś tam, no i on właśnie, przedstawiamy historię jego drogi do władzy, czy chociażby no, jego kampanii wyborczej, to widzimy tam ludzi, którzy są w stanie, kurde, przez miesiąc, dwa miesiące albo trzy miesiące
zapierdalać po prostu. Dzień w dzień są w jakimś samochodzie, w jakimś autokarze, jadą z miasta do miasta, rozmawiają z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, chce im się ruszyć dupę i to, co ja chcę od tych wyborów, to po pierwsze rozpocząć dyskusję między lewicą o moim programie, ale przede wszystkim ja bym chciał, żeby ludzie, żeby polscy marksiści ruszyli dupę, no bo to jest jakby klucz do tego, że jeśli ja słyszę, na czym polega działalność polskiej lewicy. A więc działalność polskiej lewicy polega na tym, że może pójdziemy w marcu na manifę, ale to jedni pójdą, inni nie pójdą, no bo w końcu manifa to środowiska burżuazyjne. No dobrze, no to może właśnie 1 maja ktoś pójdzie na pochód Ikonowicza, ewentualnie zrobi sobie grilla. No i tak jednym słowem jest kilka demonstracji w ciągu roku, które są takie, załóżmy, cykliczne. Do tego może tam udział w jakimś strajku, gdzie coś tam się dzieje na szybko. Jednym słowem działalność polskiej lewicy jest słaba. Ludzie nie działają, nie chce im się, są mało aktywni. I to jest takie trochę no, zazębiające się koło. Ludzie są mało aktywni, no to równocześnie widzą, że naród jest antykomunistyczny. No a im bardziej naród jest antykomunistyczny, tym ludzie są mniej aktywni. Mówią, no po co my mamy być aktywni, jeśli ludzie są antykomunistyczni? Tylko pytanie jest, jak ci ludzie, jak ci Polacy mają popierać komunizm, jeśli oni tych komunistów nie widzą? Jeśli oni mają do czynienia jedynie z propagandą antykomunistyczną, a ludzie, którzy właśnie mieliby wejść na ulicę i otwarcie bronić programu komunistycznego, właśnie w dyskusji z nimi, no to ich nie ma. I to, co ja proponuję, towarzysze, to wyjście na ulicę i bronienie programu komunistycznego, niekoniecznie mówiąc, że jest to program komunistyczny. Oczywiście wszyscy będą wiedzieli, że jest to program komunistyczny, ale jest to program 20 godzin pracy w tygodniu, podniesienie godziny pracy do 100 zł za godzinę, tutaj sądy pracy 24-godzinne i ileś różnych postulatów, które możemy sobie wymyślić. I każdy pracownik najemny, no jeśli jest, nie jest totalnym idiotą, no to nas powinien poprzeć. No, on widzi, że wreszcie pojawił się kandydat, który nie dość, że wywodzi się z ludu, nie dość, że jest robotnikiem jak my, to jeszcze ma program, który jest adresowany do nas. No, większość tych kandydatów, których my widzimy w czasie kampanii prezydenckiej, to są ludzie, którzy chcą podkreślić, jak bardzo właśnie oni tutaj robili karierę w biznesie i jak ile tutaj oni dla tego biznesu chcą zrobić. Tak, towarzyszu, no. Ale to przecież wynika z faktu, że no jednak są to przedstawiciele burżuazji i dla nich takim ideałem jest człowiek, który pracował w banku albo wyzyskiwał ludzi i na tym się wybijają i tworzą wizerunek, że to jest człowiek sukcesu, że jak ktoś właśnie żył z wyzysku i tak dalej, no to on jest fajny, tak? I no niestety taka jest ogólna narracja teraz polityków i w mediach, tak? No, więc to jest naturalne, że oni lansują właśnie to, co reprezentują. No, jeżeli by taki kandydat wyszedł, taki kandydat PiS-u, PO, no wielkiej korporacji i powiedział, ja żądam tutaj zmniejszenia czasu pracy, podniesienia płac i tak dalej, no to jest oczywiste, że wtedy nie ma szans, jest zepchnięty na margines. Ale towarzyszu Jakubie, no ja co prawda mieszkam we Francji, ty mieszkasz w Polsce, ale mi się wydaje, że ja lepiej wiem, co się dzieje w Polsce od ciebie. Otóż ostatnie zwycięstwo wyborcze PiS-u, który obiecywał podniesienie płacy minimalnej, tak, który obiecywał 500+, który obiecywał kilka innych rzeczy socjalnych. Oni właśnie dlatego wygrali wybory, bo obiecywali tak, socjal. Oni nie wybrali wyborów, dlatego popieprzyli o wyklętych. Tak, no. Ja się z tym więc zgadzam. To, co my możemy zrobić, to przelicytować PiS. I przelicytować to stukrotnie. Jedno, no. Że PiS mimo wszystko ani razu nie rzucił czegoś, co by uderzyło właśnie w tą burżuazję, tak? No jak to nie? No a załóżmy te niedziele handlowe. No dobra, ale to... To jest konkretny tak. Cios w duże sieci supermarketów. Dobra. No. I rzeczywiście media burżuazyjne ten PiS zaatakowały, no. Tak. Koniec świata, nie będzie można zrobić zakupów, ludzie umrą z głodu. No, świat się nie zawalił. Tak, no, tu się zgadzam, ale chodzi bardziej o to, że jednak ten ich program początkowy, na czym oni lansowali sobie kampanię wyborczą, no to się obracało przede wszystkim wokół 500+.
I to miało w żaden sposób nie uderzyć właśnie w tą burżuazję. A nawet przecież wiemy, że i burżuje dostają teraz 500+, co jest no dla mnie trochę chore, że ci, co mają i tak od cholery pieniędzy, jeszcze więcej dostają, tak? Znaczy, wiesz, to o tyle uderzyło w burżuazję, to, że burżuazja to przede wszystkim burżuazyjna propaganda, która jest tutaj obserwowana w Polsce od lat 30 i która mówi, że państwo powinno się całkowicie wycofać z jakiejkolwiek gospodarki. Tak. A więc im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej, im mniejsze podatki, tym lepiej, im mniejsza pomoc państwa dla... W ogóle państwo nie powinno ludziom pomagać, bo przecież jeśli... No, na no znam te państwo. Że tutaj no właśnie... I nie no, powinno być służby zdrowia, ci ludzie, którzy, którym się pomaga, to są nieudacznicy, tak, czy tak, coś. No. I efekt był taki, że po prostu społeczeństwo polskie było wygłodzone, każdy się tylko zastanawiał, jak najszybciej z tego kraju wyjechać. To totalne wyniki demograficzne, które w kontekście no właśnie jakichś ruchów migracyjnych no właściwie postawiły pod znakiem zapytania, co będzie z Polską za lat 50, czy w ogóle będzie coś takiego jak Polacy. No, jeśli Polacy się nie rodzą, no to no, więc to o to chodziło. No i po prostu problemem PiSu jest to, że on rzucił kwestie lewicowe, rzucił kwestie socjalne, nie negując równocześnie systemu kapitalistycznego. Ale już nawet na te okłapy, które on rzucił, czyli on rzucił właśnie tak. Kwestię, to my zamkniemy handel w niedzielę. A dlaczego kurwa tylko handel w niedzielę? To jest pytanie. No, tak, jeśli no. Dzień święty trzeba święcić, jeśli w niedzielę trzeba iść do kościoła, to wszystko powinniśmy zamknąć. Oni nie dość, że wszystkiego nie zamknęli w niedzielę, to jeszcze w dodatku z tymi niedzielami to jakieś tu niedziela handlowa, tu tak, nie, tu restauracje działają, można pójść się nażyć. Więc i tak ci ludzie, którzy załóżmy, wyobraźmy sobie jakiegoś właśnie kucharza, albo kelnerkę, albo ktoś inny, kto pracuje w gastronomii i on by w niedzielę chciał pójść do kościoła, chciał się pomodlić, chciał spędzić trochę czasu z Bogiem. A Pismo tego nie gwarantuje, no. Więc oczywiście bardzo dobrze, że pomogli kasjerkom. Ale się teraz muszę do ciebie przyczepić, no. Bo kiedy przyjeżdżałem do ciebie do Paryża, lansowałeś pomysł, żeby nie było kuchni w domach, że wszystko na mieście. No to co, to jedzenie samo miałoby się robić, skoro niedzielę wolna, czy jak to widzisz teraz? Nie, no tutaj wiesz, to dwie oddzielne kwestie, jak ja sobie wyobrażam społeczeństwo w dalekiej przyszłości, jako po prostu inżynier, że siedzę sobie na kartce i wyobrażam społeczeństwo utopijne, społeczeństwo idealne, to tak, wyobrażam sobie takie społeczeństwo właśnie bez kuchni, jako właśnie, że wszystko jest tak zorganizowane jak w hotelu, że człowiek po prostu nie żyje, tylko odpoczywa. Jest takim wiecznym turystą właśnie. Żyje właśnie, jego życie to takie wieczne wakacje i zawsze wszystko jest, no oczywiście wtedy, kiedy nie pracuje. Jeśli chodzi o sytuację dzisiejszą, to dzisiaj no, skundlenie polskiego pracownika osiągnęło tak duży poziom, że no nie wiem, no praca właściwie, jeśli my spojrzymy na ileś tam różnych rzeczy, które jest otwarte, nie dość, że 7 dni w tygodniu, to jeszcze 24 godziny na dobę. Non stop te zakłady, po prostu jakieś tam supermarkety czy coś, tam jeszcze niedawno ludzie po prostu to cały czas było otwarte i w dodatku no, nie było tam jakichś plusów za to, że ktoś pracuje w weekend, czy ktoś pracuje w nocy. To wszystko za normalną stawkę. Więc jeśli dzisiaj udaje się wywalczyć na przykład jeden wolny dzień od pracy stały, bo to jest warto podkreślić, bo nawet jeśli załóżmy, bo tutaj i tak pracownicy załóżmy mieli 2 dni w tygodniu wolne, ale to nie są dni stałe, raz to jest poniedziałek, raz to jest wtorek, raz to jest środa, to jakby no, wszystkie badania statystyczne pokazują, że tego typu działania, tam gdzie jest taki no, rynek pracy, to tam spada demografia, bo ludzie po prostu no, nie dość, że nie spędzają swojego czasu ze swoją żoną, ze swoim mężem, to rozpadają się związki, są tutaj
no, różne epidemie rozwodów, to w dodatku no, rodziny się rozpadają. No, człowiek po prostu nie zna swoich dzieci. Jak on ma znać te dzieci, jeśli on ma wolne w sobotę, załóżmy we wtorek i w środę, wtedy, kiedy te dzieci są w szkole, a kiedy jest sobota i niedziela i te dzieci mają choć troszkę czasu wolnego, które mogłyby z ojcem pójść do zoo, do cyrku, spędzić troszkę czasu, pograć w piłkę, to ojciec musi cały czas pracować. No, to jest sytuacja chora i PiS się obudził. No. I nawet jeśli tutaj Kościół katolicki powiedział właśnie, trzeba właśnie tutaj wolną niedzielę, w tych sprawach trzeba popierać Kościół katolicki. Ja nie jestem jakimś tutaj sekciarzem, który powie, a nie, skoro Kościół katolicki walczy o wolne niedziele, to ja będę popierał niedziele pracujące. Są tacy ludzie na lewicy. Są tacy ludzie na lewicy, niestety którzy... Niestety widziałem takie. Którzy właśnie, a nie, nie, bo tutaj no... Nie, nie, bo to jest zasada wyszarpywania. Trzeba najpierw, no, skąd się w ogóle, no, trzeba jakby jasno podkreślić, że jak my mówimy o historii ruchu robotniczego, no to kiedyś, no, nie było tego takiego terminu jak weekend. Kiedyś po prostu pracowało się normalnie 6 dni w tygodniu, tak zresztą jak Pan Bóg nakazał. Pan Bóg tworzył nasz świat w 6 dni, 7 dnia odpoczął i tak wyglądał normalnie żywot robotnika, że robotnik pracował 6 dni w tygodniu. Dopiero ruch robotniczy wywalczył to, że do tradycyjnie wolnej niedzieli dodano sobotę. W ten sposób powstały już 2 dni. Jest to wynalazek właśnie jakiś tam, no... efekt działalności międzynarodówki komunistycznej, partii komunistycznych, związków zawodowych, ale to było wywalczone w XX wieku. Mamy XXI wiek, więc ja w XXI wieku dodaję 3 dzień do weekendu. Już nie tylko sobota, już nie tylko niedziela, ale także piątek, a nawet i czwartek. Mamy maszyny, kurde. Mamy maszyny, maszyny powinny za nas pracować, więc... Tym bardziej, że wiemy też, że produkcja wielu towarów przekracza zużycie tego, ile towarów idzie po prostu do wyrzucenia, bo nie są spożytkowane. No to pokazuje, że właśnie już ten kapitał doprowadza do sytuacji, w której nawet pracujemy, ale to nie ma w zasadzie żadnego sensu, tak? Bo i tak jest już wypracowana nadwyżka, że nie, społeczeństwo nie jest w stanie na przykład czegoś zjeść. Jednocześnie gdzie indziej ludzie z głodu umierają, ale my mamy nadwyżki, które idą na wyrzucenie tylko dlatego, że burżuj to trzyma. I dochodzi do takiej chorej sytuacji, gdzie praca jest bezcelowa. Bo już nie trzeba więcej produkować w teorii tej żywności, tak, bo już wypracowaliśmy nadwyżkę. Ale i tak burżuj chce, żebyś dalej produkować, żeby gdzieś wepchnąć jeszcze. Ogólnie w tej chwili no, cała praca przy dystrybucji jest bezcelowa i bezsensowna. Wszystkie te towary mające długą datę ważności, jakieś puszki piwa, butelki wody, jakieś takie inne towary, to wszystko mogą robić automaty. Ale nie tak jak to dzisiaj wygląda, że jest jakiś towar z automatu, który kosztuje 3-4 razy drożej niż w Biedronce. To jest chore. Automat powinien być co 10 metrów. Powinien być automat, gdzie każdy może sobie, chce się napić, nawet na niech to będzie niedziela, niech to będzie, kurde, 3 w nocy i ma ochotę się napić, to on nie idzie do sklepu i nie męczy tam jakiejś kasjerki. On może pójść do automatu i maszyna mu to piwo sprzeda, no. Więc wykorzystujmy pracę maszyn, ale nie chodzi o to, żeby ta kasjerka trafiła na bezrobocie. Chodzi o to, żeby ona cały czas godnie pracowała, godnie zarabiała i pracowała po prostu lżej, pracowała krócej. No ale troszkę odbiegamy od tematu właśnie, bo co ja tutaj chciałem? Ja po prostu chciałem powiedzieć, że taki program chcę prezentować w czasie kampanii wyborczej i chodzi o to, żeby z takim programem rozmawiać ze zwykłymi ludźmi. Największy problem polskich lewicowców jest taki, i to jest ta różnica, jak ludzie mnie pytają, o jak to we Francji, jak to we Francji? Ja mówię, no we Francji dzisiaj była taka demonstracja, inna demonstracja, coś, albo we Francji to jest inaczej coś tam, albo we Francji jest tutaj niezachwiana tradycja ruchu robotniczego, a w Polsce to wszystko zostało zniszczone
przez stalinizm. I mają takie wymówki, coś tego. Nigdy nie powiedzą, w Polsce to jest chujowo, bo my jesteśmy chujowi. Takiej odpowiedzi to ja nigdy nie usłyszę. To zawsze jest jakaś wymówka, albo we Francji to coś tam. Więc jedna różnica podstawowa między tym, co jest we Francji, a tym, co ja widzę w Polsce, jest taka, że ludzie odwołujący się do marksizmu, do komunizmu, do lewicy właśnie we Francji, oni często rozmawiają ze zwykłymi ludźmi. Oni organizują jakieś akcje właśnie zbierania podpisów, rozdawania ulotek, cokolwiek, ale stoją normalnie gdzieś na ulicy i można ich spotkać, można z nimi pogadać. No. To nie chodzi od razu o to, że nie wiem, że człowiek do nich podejdzie i oni od razu mówią, albo słuchaj, bo tutaj w 17 roku był Lenin, robił rewolucję październikową. Nie, nie o to chodzi. Tu chodzi po prostu o normalne. To jest taka odtrutka na całą tą właśnie zjadliwą, agresywną propagandę antykomunistyczną, że non stop w mediach jesteśmy bombardowani informacjami, że każdy, kto przeczytał Marksa, to on już tam, to on już ma kałasznikowy w domu, tutaj wyrzutnie rakiet, że tutaj już ma projekt nowych gułagów, już tutaj wszystkich chce pozamykać, że przecież komunizm to jest najbardziej zbrodnicza ideologia i że w ogóle wszyscy komuniści to psychopaci i w ogóle jak można tutaj, że każdy, kto w ogóle troszczy się o los robotnika, to jest psychopata, bo on już chce gułagi budować, no. I ludzie przez to są przestraszeni, są zaślepieni, boją się wyjść na ulicę i to tylko ośmiela naszych wrogów. No, a jedyni w tej chwili, co jak tutaj spaceruję od kilku dni po Polsce, jedyni, których widzę na ulicy, którzy tutaj są, to są Świadkowie Jehowy i sobie siedzą sobie na słońcu i tam nikt, co prawda, do nich nie podchodzi, ale oni sobie siedzą, mają tam te swoje gazetki czy coś. A dlaczego takiej działalności nie może robić właśnie ruch komunistyczny? I ten program, który ja chcę prezentować w czasie wyborów prezydenckich, każdy postulat właśnie adresowany do robotnika, no bo to jest ważne, że kiedy właśnie ludzie tam się zbierali na takim rynku przez godzinę czy dwie, no to nie ma czasu w czasie takiej godziny czy dwóch gadać ze wszystkimi, więc to na dzień dobry. Przychodzi jakiś gościu, to się go pyta, a ty jesteś kim? I kiedy on mówi, że jest właśnie jakimś burżyjem, czy coś, to się mówi, nie, to spieprzaj. My nie mamy czasu z tobą gadać. My chcemy gadać z robotnikami. I my z tymi robotnikami, który przyjdzie właśnie i powie, a ja nie lubię muzułmanów, a ja jestem nacjonalistą, a ja kocham żołnierzy wyklętych, a coś tam. I ja nienawidzę komunistów, a najbardziej to nienawidzę Stalina. I tak będą gadać, bo Stalin zdradził powstanie warszawskie, bo Stalin to coś tam. I tak będą gadać. Ja mówię, spokojnie, człowieku. Poczytaj nasz program. Powiedz, czy popierasz skrócenie czasu pracy do 20 godzin? No i kto inny ci to proponuje? I o tym rozmawiajmy z robotnikami. Niech ten program jakby, niech będzie zasiane. Wiadomo, że taka kampania, no to cudów nie zmieni i to jest proces jakiś tam rozpowszechniania świadomości i budowania ruchu politycznego, to jest liczone na lata, ale od czegoś trzeba zacząć, a zacząć trzeba od przełamania strachu i wyjścia do ludzi, nie bania się z tym, do rozmowy z tymi ludźmi. No. Towarzyszu Jakubie, tak. Czy wyjdziesz do ludzi? Tak. No właśnie, no bo trzeba. Coś trzeba robić. Nie, bo to jest... Nie mamy wyboru za bardzo, tak? To nie jest tak, że moja działalność jest sprzeczna z działalnością partii Postęp, ale tutaj jest troszkę inna strategia, bo jeśli patrzę na strategię partii Postęp od strony tego, co można zobaczyć na internecie, no to dość często to jest na przykład działalność taka artystyczna. Jakieś graffiti, jakieś wlepki, jakieś plakaty. Tak. To jest, to może sprawiać wrażenie, że wy się ludzi boicie, że wy wychodzicie w nocy, właśnie, żeby nikt was nie zauważył, po cichu, nikt nie wiedział, kto te plakaty rozkleił. No dobra, są plakaty konspiracyjnie rozklejane, dobra robota. I taką robotę należy robić, ale musi być także ten czynnik pokazania, my się nie boimy ludzi. My się nie boimy klasy robotniczej. Dobra, przychodzi jakiś burżuj, a spieprzaj, no to idź sam. Nie mamy, szkoda nam naszego tutaj ważnego czasu na ciebie.
Ale z robotnikami jak najbardziej właśnie powinniśmy sobie porozmawiać. I te hasła, no właśnie, ja nie wiem, które hasło byłoby najlepsze. Czy 20 godzin, czy sąd pracy 24 godziny, czy może jakieś inne, które no, w toku, mam nadzieję, rozwoju tej kampanii wyborczej i prac nad programem, no jakieś hasła się pojawią, może jakieś hasło, którego jeszcze nie znam, nie myślałem o nim, ale no na pewno... To powinien być taki punkt wyjścia, no. I warto podkreślić, no bo tutaj mogą się pojawić jakieś pytania, jakieś coś takiego. O, towarzyszu Michale, bo ty jesteś komunistą, ty jesteś tego, rewolucjonistą, a ty wszystkich o nas oszukujesz, ty tak naprawdę nie jesteś rewolucjonistą, ty jesteś reformistą, tyle tych reformistów krytykujesz, a ty sam chcesz iść do wyborów. Więc ja od razu odpowiadam, że różnica między tym, co ja prezentuję, i tym, co robiła międzynarodówka komunistyczna właśnie w latach 20. czy 30., jeśli spojrzymy sobie na strategię wyborczą na przykład Komunistycznej Partii Polski, to jest to, że ja mówię szczerze, ja nie ukrywam swojego programu. Tak jak właśnie mamy ostatnie słowa manifestu komunistycznego. Komuniści uważają za niegodne ukrywania swoich poglądów i zamiarów. Ja nie ukrywam swojego poglądu. Ja nie jestem jak właśnie działacz, typowy działacz radykalnie lewicowy, który na zebraniu marksistowskim jest radykalnym rewolucjonistą, trockistą, marksistą, gada o rewolucji, o radach, bo coś tam, a kiedy przychodzi co do czego, to zakłada krawat i mówi, to my tutaj właśnie no, popieramy SLD, albo coś tam. I jesteśmy bardzo umiarkowani, coś tego. No, przykładem takiego człowieka, który się ośmieszył w czasie kampanii wyborczej, jest kandydat na prezydenta w roku 2010, Bogusław Ziętek. Więc ten Ziętek, którego ja znałem właśnie z czasach PIORP-u, właśnie jako taki jako szef Związku Zawodowego sierpień 80. To był radykalny działacz związkowy, który do tych górników właśnie gadał, krzyczał, coś tego. No, to było piękne, że właśnie taki agresywny język pełen tego. A kiedy ten Ziętek no, trafił do studia wyborczego, założył garnitur, niebieską koszulę, bo oczywiście każdy kandydat na prezydenta musi mieć niebieską koszulę. Kiedy ten Ziętek, no 15 minut tam go makijowali, robili mu makijaż, coś tego. Jak on właśnie trafił do studia wyborczego, jeszcze tak się głupio uśmiechał, no. Jego właśnie tak, taki nieautentyczny był, no. Najgorzej wypadł z tego całego towarzystwa, jako właśnie osoba nieautentyczna. Szkoda. Ja właśnie, jeśli ja trafię do takiej kampanii, do takiej debaty prezydenckiej, to ja nie będę się dostosowywał do poziomu tamtych ludzi. To oni się mają dostosować do poziomu, do mojego poziomu i zrobię to bardzo, w bardzo łatwy sposób, narzucając temat debaty w ten sposób, że ja po prostu wszystkich pozostałych kontrkandydatów, którzy popierają NATO, którzy popierają obecność wojsk amerykańskich w Polsce, czyli prezydent Duda, czyli Donald Tusk, czyli nie wiem, kto tam jeszcze będzie kandydował, ale oni wszyscy jakby w kwestii obecności wojsk amerykańskich w Polsce są zgodni. Dla mnie to są ludzie, których należy postawić pod Trybunał Stanu za zdradę ojczyzny i żądać kary najwyższej. To jest mój program polityczny wobec tych ludzi. Powiesić ich za zdradę ojczyzny. Więc i od razu, kiedy ja wchodzę na debatę polityczną i mówię, jaki jest mój program wobec tych ludzi, od razu no, dziennikarz nie może się tutaj głupio uśmiechać i zmieniać tematu i dawać kolejne jakieś głupie pytanko. No, tutaj po takiej bombie odpalonej, że ja domagam się właśnie postawienia Dudy pod szubienicą właśnie za zdradę ojczyzny, jako człowieka, który wprowadził, tak jak Konrad Mazowiecki wprowadził Krzyżaków do Polski, tak Duda wprowadził Amerykanów i ci Amerykanie nigdy stąd dobrowolnie nie wyjdą. Co tam, ilu już ci Amerykanie, jeszcze oni, my nawet nie wiemy, ilu tych Amerykanów jest. My nie wiemy, bo ci Amerykanie non-stop ich przybywa. A tu kolejne wozy, a tu kolejny transport, a tu kolejna baza, a tu coś tam. A jak amerykański wóz sobie na drodze rozjedzie jakiś samochód, a nie, oni nie podlegają polskiej jurysdykcji. A to się dopiero zaczyna. Zobaczymy w Korei Południowej, gdzie ci Amerykanie siedzą od kilkudziesięciu lat, albo w Tajlandii, gdzie sobie siedzą. Tam regularnie po prostu gwałcą i to gwałcą nie tyle dorosłe kobiety, gwałcą dziewczynki. No. I robią to w sposób całkowicie bezkarny. A to, że w ogóle całe te koszary amerykańskie właśnie w Tajlandii czy w jakimś innym tam... No to po prostu
zbiór, no wszystkiego co najgorsze, jakaś narkomania, jakieś degeneractwo, jakiś handel, kurde, narkotykami po całym tutaj. No i nic z tym nie można zrobić, bo oni nie podlegają jurysdykcji kraju, gdzie są. I to dokładnie samo pewnie, to może być w Polsce, może nie być, no ale nie, to jest jakby inny temat. To, co jest ważne, to, że kontrkandydatem w wyborach w 2020 będzie Duda i jednym z moich postulatów jest Dudę postawić pod Trybunał Stanu pod konkretną kwestią zdrada ojczyzny. Co ty na to, towarzyszu? No, towarzyszu, sądzę, że gdybyś wyszedł do debaty i wyskoczył z takim pomysłem, to sądzę, że dość szybko debata mogłaby się skończyć. Dla mnie. Tak. Bo jednak już by znaleźli sobie paragraf na to, groźby karalne, tak dalej. Ale jak to groźby karalne? No tak. To jest projekt, nie, no to jest kwestia. Tak, ale mogliby z takim tekstem wyskoczyć. Nie, tu chodzi o to, że po prostu no tak samo jak dzisiaj, załóżmy, no mamy kampanię wyborczą, mamy kampanię wyborczą w Warszawie do wyborów samorządowych, no i są kandydaci tacy jak Jaki, czy ten Śpiewak, czy Ikonowicz, którzy mówią, że jeśli oni dojdą do władzy, to oni rozprawią się z mafią reprywatyzacyjną, która tutaj jest w Warszawie. Tak. I w jaki sposób się rozprawią? No w taki sposób się rozprawią, no że będą chcieli tą mafię postawić przed sądem. Zdemaskować i niech idzie pod sąd. I ja dokładnie to samo chcę zrobić. Ale nie, bo ty mówiłeś, że powiesić za zdradę. Ale nie, ale czekaj, to nie ja wymyśliłem, że powiesić, po prostu to Trybunał Stanu niech decyduje, ale zazwyczaj za zdradę ojczyzny jest kara najwyższa, no. Jeśli okaże się, że za zdradę ojczyzny, to nie wiem, to mu pokażą tam, nie wiem, kosić trawnik przez 2 godziny, to dobra, niech kosi trawnik przez 2 godziny, no to nie ja o tym decyduję. W każdym razie do końca życia będzie do niego przypięta łatka osoba skazana za zdradę ojczyzny. Zazwyczaj jednak osoba skazana za zdradę ojczyzny w Polsce mamy tutaj piękną tradycję, ty przyjechałeś, towarzyszu, do Warszawy. Tak. My mamy tutaj tradycję powstania 1794 roku. I targowiczanie w Warszawie w tym czasie właśnie byli w Warszawie, w centrum miasta, znaczy na Starówce, wieszani za zdradę ojczyzny, wszyscy ci targowiczanie. Tak, no, towarzyszu, problem jest taki, że chciałbym zauważyć, że od kilkudziesięciu lat w Polsce już kara śmierci nie obowiązuje. I? No właśnie, więc raczej nie liczyłbym na no to, dobrze, to okej, to ja przepraszam, towarzyszu, ja przepraszam, ja jestem humanitarny, ja jestem za tym, żeby prezydent Duda trafił do mojej chłodni i żeby on w tej chłodni pracował do 90 roku życia. Więc w ramach humanitaryzmu właśnie, niech odpracuje swoje winy. No ale oczywiście to są to oczywiście. To są takie pierdoły w zasadzie. To są żarty. Program polityczny to jest żart. To, co nie jest żartem, to postulat, że Amerykanie, jak tylko dojdę do władzy, mają z Polski wypierdalać. I to nie jest żart. Ja mówię jasno. Jedna z pierwszych decyzji, kiedy zostanę prezydentem, to jest dekret o tym, że wojska amerykańskie mają Polskę opuścić od razu. I to nie podlega żadnej dyskusji. Nie wiem, jak to się skończy. To może się skończyć bardzo źle dla mnie przede wszystkim. Ale to jest mój postulat polityczny. Amerykanie mają opuścić. I to już jest to, co mnie różni od większości nie tylko właśnie innych polityków, ale także duża część lewicy. Na przykład to, jeśli my prześledzimy sobie dyskusję, która była na polskiej lewicy przy okazji kryzysu ukraińskiego właśnie w latach 2013-2014, to warto tutaj przeanalizować ewolucję partii Razem. Partia Razem, która na początku właśnie deklarowała się jako partia, która opowiada się za pacyfizmem i wystąpieniem Polski z NATO,
wtedy to się chyba jeszcze nie nazywało Razem, ale to środowisko właśnie Zandbergów, oni mu coś przebąkiwali o tym, że Polska powinna opuścić NATO. W momencie eskalacji tam właśnie nałożenia sankcji na Rosję po referendum na Krymie i tak dalej, to powiedzieli jasno, naszą tutaj rodziną są kraje zachodnie, tak. I my musimy być w NATO w strachu przed tutaj agresywnym Putinem i tak dalej, i tak dalej. No więc ja się z tym nie zgadzam. I co? Towarzyszu, no, mówcie coś. No ale co mam powiedzieć jeszcze? Wyczerpałeś temat tak. Dobra, to można. Kurwa. Więc towarzyszu, mam do ciebie takie pytanie dotyczące właśnie. No, tego, co się dzieje w Polsce, w ruchu komunistycznym, obserwujemy to przede wszystkim w niektórych komentarzach pod filmami na kanale, więc widzimy tutaj część ludzi właśnie łączy marksizm, nawet stalinizm, tak właśnie, z jakimś takim no, nadreprezentacją krytyki właśnie Żydów. Jest no, niestety rozmowa, którą odbyliśmy we Wrocławiu z towarzyszami właśnie z Dolnośląskiej KPP. Bardzo tutaj wielokrotnie ten temat tych Żydów się pojawiał. Ten temat Żydów też jest lansowany przez kilku komentatorów na kanale. Między innymi przez jakiegoś tam obywatela biernackiego pogromcę żydowszczyzny. Więc no, mnie to wszystko no, odraża. I to są takie rzeczy, że po prostu no... No, kiedy ja widzę, że no, są takie zboczenia na polskiej lewicy, to po prostu no, czasami mi się w ogóle odechciewa nagrywać filmy w języku polskim. No tak, towarzyszu, no problem jest i to duży. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że no, marksizm z jakąś wrogością pomiędzy narodami i tak dalej, no ma jednak wspólnego niewiele. No tutaj, nie wiem, może to wynika z tego, że skończyło się jakieś zainteresowanie klasykami marksizmu, tak? Marx, Engels, Lenin i wielu innych. Bo temat narodowy, wydaje mi się narodowy, ale również państwowy został już... wymęczony jak tylko się dało, zostało to wyjaśnione, no a poza tym należy pamiętać, że przede wszystkim nie interesują nas różnice rasowe jakieś tak dalej, tylko walka klasowa. Nie patrzymy na społeczeństwo, a polski robotnik, rosyjski robotnik, francuski robotnik. Przede wszystkim patrzymy na to, jest klasa robotnicza i o ich lepszy byt dbamy. A rozbicie na narody i tak dalej ma znaczenie drugorzędne. Bo jakie ma znaczenie, czy na przykład jak tu jesteśmy w Polsce, czy jest robotnik ukraiński, czy polski, czy nam robi różnicę to, że na przykład robotnik ukraiński robi w gorszych warunkach niż polski, czy jednak problem jest taki, że wszyscy robią w warunkach słabych, mają małe pensje i tak dalej. Czy to nie jest ten kluczowy problem, z którym musimy się zmierzyć, a nie jakieś narodowe podziały? Dla mnie rzecz, która mnie zastanawia w całym tym kontekście tych wysypu tych komentarzy no, antysemickich na kanale, to jest pytanie, czy on odwzorowuje po prostu niski poziom świadomości polskich komunistów? To jest możliwe, że po prostu... no. Do tej pory no, nie było żadnej zorganizowanej partii, która by u tych ludzi uświadamiała. No, literatury też nie ma niczego. Więc po prostu no, ci ludzie, którzy jakoś tam się tym marksizmem zainteresowali, to jednak ich poziom polityczny jest na tyle niski, że jeszcze przejęli od dominującego tutaj dyskursu politycznego, gdzieś tam na internecie, różnych nacjonalistów, różnych antysemitów, oni po prostu to wyssali, no, nawet nie wiedząc, że to jest coś złego. No. Więc jest to po prostu, no, to byliby ludzie po prostu, którzy mają no, dobre chęci, ale są głupi. No.
Czy też są to jakby no, celowe działania jakichś tam prowokatorów, którzy no, robią wszystko, żeby po prostu ten bunt społeczny, który może być, no, wywoływać kanał Towarzysz Michał, no bo jednak filmy, które kręcę, no, liczba tutaj subskrybentów się powiększa, filmy mogą być coraz popularniejsze, więc te filmy mogą przyciągać teoretycznie ludzi niezadowolonych, więc ludzie uznali, że ponieważ no, nie możemy tego towarzysza Michała z Francji uciszyć, to przynajmniej zróbmy wszystko, żeby mu kurwa zrobić syf i żeby właśnie ten bunt, który on tam sieje, no to skierujmy go tutaj w koryto antysemickie. No my to widzieliśmy w Rosji właśnie pod koniec XIX wieku, gdzie no wraz z pojawiającą się tutaj propagandą socjalistyczną, pojawieniem się różnych organizacji socjalistycznych, pojawiły się tutaj różne mędy antysemickie i równocześnie wtedy, kiedy miały miejsce różne strajki, różne walki w czasie rewolucji 1905 roku, to inne środowiska organizowały pogromy antysemickie. I to, co najgorsze, że niestety te pogromy antysemickie ktoś tam organizował, ale później no to lud zwykły jacyś biedni robotnicy, ogłupieni tą kurde głupią propagandą, szli i dokonywali pogromów. Więc dlatego to moje pytanie, no czy ty tych ludzi znasz, co ty o nich sądzisz i co zrobić z tym problemem, no czy to są po prostu idioci, czy też prowokatorzy? To mnie się wydaje, że jest to problem dość duży. I ciężko tutaj jednoznacznie stwierdzić, bo jednak z pewnością są wśród nich prowokatorzy zwykli, tym bardziej, że często w tak zwanych prawicowych mediach, czyli wszelkiego rodzaju kanały na YouTubie, słyszymy, że no bo nazizm to lewica, bo faszyzm to lewica i inne takie głupie teksty. Więc niewątpliwie część po prostu tych ludzi, tutaj antysemitów, no to są zwykli prowokatorzy. Z tym, że no jednak jeżeli ktoś już zaczyna posługiwać się tutaj literaturą marksistowską i tak dalej i jednocześnie prezentuje poglądy antysemickie, no to tu jest już chyba coś nie tak. No więc właśnie problem się pojawił. No ja chciałbym powiedzieć, że no czegoś takiego, z czymś takim się nie zgadzam i na każdy tutaj atak właśnie no im więcej będzie się właśnie podkreślać tutaj tej walki z żydowszczyzną, tym bardziej będę podkreślał właśnie mój szacunek dla narodu żydowskiego. Ja przede wszystkim szanuję naród żydowski za jak to się nazywało tutaj, kurwa? Kurwa! Kibuce! Za kibuce! Więc kibuce jest to taka forma właśnie kolektywizacji w Izraelu. Sugeruję wam, towarzysze, żebyście sobie przejrzeli, poczytali i tak dalej. No, ale w każdym razie zlikwidowano tam własność prywatną, podziały na tutaj... Oni w jakimś takim przemianach społecznych właśnie na Palestynie, bo to warto podkreślić, że te kibuce były tworzone przez Żydów jeszcze przed powstaniem państwa Izrael właśnie. Emigrowali do Palestyny różni lewicowi Żydzi i oni w ramach właśnie kolonizowania pustyni no to tworzyli tam takie wspólnoty, gdzie no nie było tego, co my znamy właśnie jakiejś takiej podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. A więc jest ojciec, matka i dziecko i ojciec, matka zajmują się tylko swoim dzieckiem. Tam były wszystkie dzieci, były dziećmi kibucu i wszystkie matki, które tam były, zajmowały się tymi dziećmi. Nie było własności prywatnej, nie było podziału właśnie tutaj na takich i innych, wszyscy razem pracowali. Więc od tej strony właśnie jakiegoś takiego projektu, no negatywne jest to, że właśnie taki piękny projekt właśnie kolektywizacji i takiego wprowadzenia takiego egalitarnego społeczeństwa zostało wykorzystane przez imperializm, przez syjonizm, przez wykorzystywanie właśnie jakiegoś potencjału
gospodarczego, także tych kibuców, do tego, żeby po prostu no, wypychać Arabów właśnie z Palestyny, no, ekspansję Izraela, podtrzymywanie dominacji Zachodu na Bliskim Wschodzie w celu właśnie łupienia ropy. No, ale i od strony, więc tutaj, no, ale od strony właśnie praktycznej, jak jeśli ktoś nam mówi, że właśnie własność kolektywna nie działa. I on nam podaje przykład, no, własność kolektywna nie działa, bo tutaj na Ukrainie w latach 30. doszło do głodu i tam mówię, a w PGR-y polskie to też gorzej funkcjonowały niż coś tam. Oni tam mają te swoje bajeczki, zawsze powtarzają, że socjalizm to jest klęska ekonomiczna, że każda forma zarządzania ziemią w sposób kolektywny to jest zawsze katastrofa, no te kibuce temu przeczą. Kibuce powstawały na pustyni, pustyni, która przez tysiące lat była niezamieszkana i nieuprawiana i tam przyjeżdżali ludzie, którzy nigdy do tej pory nie zajmowali się rolnictwem. Oni tam tworzyli te właśnie kibuce, te takie spółdzielnie, które, no właśnie trudno nawet powiedzieć, żeby to były tylko spółdzielnie rolne, to było łączenie wszystkiego, a przede wszystkim właśnie zlikwidowanie tego podziału na tych rodzin, no, że właśnie dzieci były dziećmi całego kibucu. No i też oczywiście wprowadzono coś, co w tamtych czasach było czymś całkowicie rewolucyjnym, co dzisiaj już może takie rewolucyjne nie jest, ale w tamtych czasach, czyli to całkowite równouprawnienie między kobietą a mężczyzną. Choć jeśli ja bym spojrzał na Polskę, to dzisiaj widać tak, że właśnie, że mamy pewne zawody kobiece, jakoś pielęgniarka, jakaś kasjerka czy coś, i pewne zawody męskie, jakiś kierowca tiru czy jakiś budowlaniec, więc też mamy te podziały. Warto to podkreślić, że w takich kibucach no, wszystkie prace były wykonywane przez obie płcie mniej więcej w tych samych proporcjach, więc jest to bardzo ciekawy temat do eksploatacji właśnie z punktu widzenia marksizmu, z punktu widzenia rozważań nad przyszłym społeczeństwem komunistycznym. Jeśli gdziekolwiek wprowadzano gdzieś ten komunizm, starano się wprowadzić jakieś przemiany komunistyczne w praktyce, to Izrael w początkowej fazie właśnie, te kibuce izraelskie, no jest jedną z takich rzeczy no, najbardziej zaawansowanych w dążeniu do komunizmu. I właśnie, i więc my zamiast tutaj właśnie dziękować tym Żydom za taki piękny przykład, już nie mówiąc o właśnie tutaj roli Żydów w NKWD, roli Żydów w WB, roli Żydów w budowaniu polskiego socjalizmu. Nie tylko polskiego zresztą. Tak, ale jeśli my chociażby spojrzymy, ilu Żydów było w partii bolszewickiej w czasie rewolucji październikowej. No było bardzo dużo, no dzięki temu, to nawet Putin wyciągał jakieś dane, że tam, to cała partia bolszewicka to byli sami Żydzi. No, to była okupacja, żydowska okupacja Rosji przez Żydów, no właśnie, bolszewickich. Więc ja nie rozumiem, no jak można właśnie, no już okej, okay, no chcecie nie lubić jakiejś nacji, to nie wiem, nie lubcie Hiszpanów, nie lubcie Włochów, nie wiem, tam jakichś już Amerykanów czy kogokolwiek innego, no ale akurat Żydzi, no jeśli ktoś o siebie określa mianem marksisty, komunisty i on tych Żydów non stop krytykował, bo jeśli raz by skrytykował, to ja bym przymknął oko. No ale towarzysz Henryk właśnie we Wrocławiu, tutaj każda wypowiedź, albo Żydzi, no towarzyszu Henryku, no już troszkę tego było za dużo, no więc a później, ale to myślałem, okej, dobra, jakaś taki jednostkowy problem, ale później patrzę na komentarze pod filmami i non stop, tylko Żydzi, to kurde, towarzysze, trzeba się ogarnąć. Trzeba się ogarnąć, więc im więcej właśnie będzie tych komentarzy przeciwko Żydom, tym bardziej będę przypominał właśnie, że ojciec Marksa był Żydem, że właśnie ilość różnych twórców socjalizmu naukowego i czołowych działaczy ruchu socjalistycznego to byli Żydzi. Jeśli ja nie jestem zwolennikiem jakichś podziałów narodowościowych, ale jeśli my byśmy mieli wprowadzać tutaj podział na nacje lepsze i gorsze, to od strony socjalizmu, komunizmu, Żydzi to jest nacja najlepsza. No, taki jest mój pogląd, towarzyszu. Ja akurat odnośnie narodowości i tak dalej, no to w ogóle uważam, że ten podział jest jednak
pewien sposób sztuczny na siłę, bo jednak wszyscy jesteśmy ludźmi i najważniejsza jest jednak walka klasowa. No, ona ma pochłaniać uwagę marksistów, a nie jakieś podziały narodowe czy jeszcze inne jakieś dziwne wymysły, tak? No i to w zasadzie wyczerpuje temat, no. Nie ma tutaj, w ruchu komunistycznym nie ma miejsca na podziały narodowe, bo przede wszystkim no, chodzi nam o polepszenie warunków życia zwykłych ludzi, a nie konkretnych nacji i tak dalej. Dobra, towarzysze, tym optymistycznym akcentem kończymy. Jeszcze będą kolejne filmy z towarzyszem Jakubem już wkrótce.